Dzień dobry, dzisiaj będę mówił o dźwięku, a konkretnie mówiąc o mikrofonach. Przy okazji pochwalę się swoim nowym bezprzewodowym mikrofonem Rode Wireless GO 2 i również będę chciał przeprowadzić dwa testy mikrofonów, które używam. Zapraszam! Jak wspomniałem przed chwilą, dzisiaj będę mówił o mikrofonach i dźwięku, ponieważ film to nie tylko obraz, ale również dźwięk. I ten dźwięk jest naprawdę bardzo ważny. Jak zapewne wiecie, wszystkie urządzenia rejestrujące obraz, tak jak kamery i smartfony, mają w sobie wbudowane mikrofony wewnętrzne. Tylko problem polega na tym, że te wbudowane mikrofony zazwyczaj dają dźwięk o niskiej jakości. I aby uzyskać dźwięk o wyższej, lepszej jakości, należy skorzystać z zewnętrznych mikrofonów. Ja dzisiaj chciałem Wam pokazać i powiedzieć, jakich mikrofonów zewnętrznych ja używam. Może rozpoczniemy od mikrofonu zewnętrznego krawatowego. To jest właśnie ten mikrofon, który mam tutaj przypięty. Jego instaluje się w okolicy ust i on, słuchajcie, biegnie sobie kablem do smartfona. I tam podpina się jego do gniazdka przy pomocy takiego bolca. Ten bolec nazywamy mini jackiem. I ja tego mikrofonu używam od początku swojej pracy na YouTubie, czyli mój pierwszy film, w którym opowiadam o swojej wizycie na nowojorskim Bronxie i Harlemie. Właśnie podczas tego filmu dźwięk był rejestrowany przy pomocy tego mikrofonu. Ja muszę Wam powiedzieć, że według mnie ten mikrofon daje dźwięk naprawdę o przyzwoitej, dobrej jakości. Jedyny problem, jedyna wada tego mikrofonu to jest taka, że ma on kabel. Jeżeli chciałbym teraz nagrać jakąś aktywną scenę, gdzie coś pokazuję, chodzę, przemieszczam się, miałbym wówczas problem. Tak, ten kabel co prawda jest dość długi, dzisiaj specjalnie go nie chowałem pod swetrem, żebyście mogli go zobaczyć. I on naprawdę jest długi, ale jest cienki. Czyli mógłby zostać po prostu uszkodzony, mógłby zostać przerwany, gdybym ja zaczął gdzieś się naraz gwałtownie ruszać. Byłoby to dla mnie po prostu niewygodne. Dlatego po pewnym czasie postanowiłem kupić drugi, dodatkowy mikrofon. Jest to mikrofon kierunkowy Boya, tak on wygląda. I kupiłem go na przykład do kręcenia scen w plenerze. I słuchajcie, do tego mikrofonu jest również taka osłonka. To jest osłonka od wiatru, która ma za zadanie wytłumiać szumy. Tylko problem polega na tym, że jeżeli tą osłonkę założymy, i to wiem z własnego doświadczenia, to ona w pewnym stopniu blokuje swobodny przepływ fal dźwiękowych i jakość nagrania jest trochę niższa. Ponadto, jeżeli nałożymy tą osłonkę w niewłaściwy sposób, to ona może nam wejść w kadr. Ja taką sytuację miałem podczas kręcenia filmu Pasta do mycia zębów dla słonia. Być może to było spowodowane tym, że kręciłem ten film na żwirowni i tam statyw trochę krzywo stał. W każdym razie w momencie, kiedy założyłem tą osłonkę, ona mi wchodziła trochę w kadr i ja postanowiłem ją zdjąć. I z tego też, myślę, powodu słyszycie właśnie podczas tego filmu w pewnych momentach szum wiatru. Tak, plusem tego mikrofonu jest na pewno to, że daje on nam swobodę ruchów, tak? Nie jestem niczym ograniczony, moje ruchy nie są skrępowane, czuję się swobodnie. Minusem jest to, że im dalej stoję od tego mikrofonu, tym gorzej mnie słychać. Czyli jeżeli stoję metr, dwa, trzy metry od tego mikrofonu, jakość dźwięku jest przyzwoita. Natomiast jeżeli stanę 5 metrów, 10 metrów od tego mikrofonu, niestety jakość tego dźwięku już jest słaba. I z tego właśnie powodu postanowiłem teraz kupić bezprzewodowy mikrofon krawatowy marki Rode. Jest to australijski producent mikrofonów i te mikrofony, słuchajcie, rzeczywiście są produkowane w Australii. Ja może najpierw powiem, z czego składa się zestaw. Zestaw składa się z trzech takich kostek. Pierwsza kostka to jest odbiornik i ten odbiornik montujemy na statywie przy kamerze albo przy smartfonie i podłączamy go za pomocą również mini jacka. I do tego mamy dwa mikrofony. I to, myślę, słuchajcie, jest bardzo duża zaleta, ponieważ jeżeli chcę przeprowadzić wywiad, mam dla drugiej osoby mikrofon. Jeżeli nagrywam sam, tak jak ja teraz, mogę skorzystać z jednego mikrofonu, ale mogę również użyć dwóch mikrofonów i z testów, które przeprowadziłem, wynika, że lepiej rzeczywiście jest użyć dwóch mikrofonów, ponieważ barwa dźwięku jest wówczas lepsza. Przy jednym mikrofonie również jest bardzo ładna, jest wszystko bardzo dobrze, ale przy dwóch jest jeszcze lepiej. I do tego mamy również takie czapeczki, takie futerka, które przykręcamy tutaj do mikrofonów i one mają za zadanie wytłumianie szumów, na przykład przy nagrywaniu na zewnątrz.
Największą, myślę, tutaj zaletą tych mikrofonów jest to, że są one mobilne, bezprzewodowe, czyli nie ograniczają mi swobody ruchów, ale również to, że mają bardzo, bardzo duży zasięg, bo do 200 metrów. Czy ja mogę odejść na 200 metrów od smartfona albo od kamery i będzie mnie słychać. I myślę, naprawdę jest to wielka zaleta tego zestawu. Ja teraz, słuchajcie, chciałbym przeprowadzić taki test, a właściwie dwa testy. Pierwszy test będzie polegał na tym, że przeczytam tekst do czterech mikrofonów. Pierwszym mikrofonem będzie ten wbudowany w smartfona, czyli mikrofon wewnętrzny. Drugim mikrofonem będzie mikrofon kierunkowy Boya. Trzecim mikrofonem będzie ten mikrofon krawatowy Boya. A czwartym mikrofonem właśnie będzie mój najnowszy mikrofon Rode. A o drugim teście Wam powiem później. W takim razie spróbujmy. Do dzieła! Gmina Kalisz Pomorski leży na południu Pojezierza Drawskiego w północno-zachodniej części kraju i administracyjnie należy do powiatu drawskiego i województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 tysięcy hektarów, z czego połowę zajmuje poligon drawski, który jest jednym z największych poligonów w Europie. Największym bogactwem gminy Kalisz Pomorski są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni gminy, czyste akweny wodne, których w całej gminie jest ponad 50, oraz rzeki Drawa i Korytnica. Gmina Kalisz Pomorski leży na południu Pojezierza Drawskiego w północno-zachodniej części kraju i administracyjnie należy do powiatu drawskiego i województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 tysięcy hektarów, z czego połowę zajmuje poligon drawski, który jest jednym z największych poligonów w Europie. Największym bogactwem gminy Kalisz Pomorski są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni gminy, czyste akweny wodne, których w całej gminie jest ponad 50, oraz rzeki Drawa i Korytnica. Gmina Kalisz Pomorski leży na południu Pojezierza Drawskiego w północno-zachodniej części kraju i administracyjnie należy do powiatu drawskiego i województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 tysięcy hektarów, z czego połowę zajmuje poligon drawski, który jest jednym z największych poligonów w Europie. Największym bogactwem gminy Kalisz Pomorski są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni gminy, czyste akweny wodne, których w całej gminie jest ponad 50, oraz rzeki Drawa i Korytnica. Gmina Kalisz Pomorski leży na południu Pojezierza Drawskiego w północno-zachodniej części kraju i administracyjnie należy do powiatu drawskiego i województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 tysięcy hektarów, z czego połowę zajmuje poligon drawski, który jest jednym z największych poligonów w Europie. Największym bogactwem gminy Kalisz Pomorski są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni gminy, czyste akweny wodne, których w całej gminie jest ponad 50, oraz rzeki Drawa i Korytnica. Który mikrofon dał najlepszy dźwięk? Tą ocenę pozostawiam Wam, dajcie znać w komentarzach. Ja natomiast teraz zapraszam Was do testu numer 2, w którym sprawdzimy zasięg mikrofonu Rode Wireless GO 2. W tym celu przeniesiemy się do innego miejsca. Gmina Kalisz Pomorski leży na południu Pojezierza Drawskiego w północno-zachodniej części kraju i administracyjnie należy do powiatu drawskiego i województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 tysięcy hektarów, z czego połowę zajmuje poligon drawski, który jest jednym z największych poligonów w Europie. Największym bogactwem gminy Kalisz Pomorski są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni gminy, czyste akweny wodne, których w całej gminie jest ponad 50, oraz rzeki Drawa i Korytnica. Wydaje się, że mikrofon zdał egzamin, także ocencie to sami. Ja w każdym razie będę go nadal testował. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.